W siedzibie Caritas Polska w Warszawie pod hasłem Świeca, która tworzy polską Wigilię zainaugurowano kolejną, już 29. edycję wigilijnego dzieła pomocy dzieciom. Dochód ze sprzedaży świec zostanie przeznaczony na pomoc ubogim dzieciom. Akcja Caritas pierwszy raz odbyła się w 1994 roku. Od tamtego czasu rozprowadzane świece stały się symbolem wigilijnego stołu. W tym roku, szanowni państwo, Caritas Polska przygotowała 2 miliony świec, które przez cały okres adwentu będą rozprowadzane we wszystkich diecezjach w Polsce. Bowiem, jak wskazywał dyrektor Caritas Polska ksiądz dr Marcin Iżycki, to właśnie parafie diecezjalne Caritas bezpośrednio docierają do potrzebujących. Dlatego to one rozdysponują praktycznie wszystkie środki pozyskane z dystrybucji świec, przeznaczając je na działania skierowane bezpośrednio do dzieci. Fundusze pozwolą zapewnić dzieciom z rodzin ubogich, zastępczych bądź niepełnych darmowe posiłki, zajęcia edukacyjne w świetlicach, wakacyjne wypoczynki, a także możliwość leczenia bądź rehabilitacji. Od roku 2000 wigilijne dzieło pomocy dzieciom jest współorganizowane razem z ewangelickimi diakoniami oraz prawosławnym metropolitalnym ośrodkiem Miłosierdzia Eleos, mówi jego dyrektor ksiądz Doroteusz Sawicki. Co jest ważne w tej naszej akcji? Akcja, tak jak świeca, zapalona w Wigilię, znacznie dłużej płonie niż trwa sama Wigilia. My odejdziemy od wigilijnego stołu, a świeca dalej płonie. Inicjatywa jest także przejawem solidarności i otwartości, dodaje dyrektor generalna diakonii ewangelicko-augsburskiej Wanda Falk. Ta akcja Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom ma właśnie znaczenie daru serca od nas dla innych. 25 lat temu do akcji przyłączyli się także harcerze Związku Harcerstwa Polskiego z ideą Betlejemskiego Światła Pokoju, mówi naczelnik ZHP Martyna Kowacka. W tym roku Betlejemskie Światło Pokoju przekazujemy z hasłem Światło dla Ciebie, aby każdy z nas znalazł to światło w sobie i mógł rozświetlać swoje lokalne społeczności i dzielić się z nim innymi. Świeca Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom jest konkretnym znakiem, wskazuje rzecznik Caritas Archidiecezji Wrocławskiej Paweł Trawka. My, zapraszając dziecko przez zapalenie świecy, tak naprawdę zapraszamy samego Chrystusa, bo to jest niezwykle istotne. Ta świeca Caritas jest takim bardzo realnym znakiem, symbolem światłości, która wśród nas się rodzi. 10 groszy od każdej świecy Caritas przeznacza na wsparcie dzieł misyjnych, które kierowane są do dzieci mieszkających poza granicami Polski.